A ja witam zgodnie z obietnicą. Z nami są pan Daniel Sawicki oraz pan Adam Ruszczyński, uczestnicy dyskusji, która odbyła się w Radiu Zielona Góra. Witam panów bardzo serdecznie w telewizji Republika. Kiedy przychodzili... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy przychodzili państwo do radiowego studia i rozpoczynali państwo, panowie, dyskusję, czy mieliście jakieś przeczucie, że ta dyskusja może potoczyć się w ten sposób? To może poproszę pana Daniela Sawickiego jako pierwszego. Tak, to może ja zacznę. Jako byłem tą osobą, która prowadziła tę rozmowę. Adam Ruszczyński był moim rozmówcą. Co jakiś czas mamy takie rozmowy między publicystami na antenie, czy to Radia Zielona Góra, czy Radia Zachód. Czy mogliśmy przeczuwać, że do czegoś takiego dojdzie? Myślę, że nie, chociaż kilkadziesiąt minut przed tą rozmową miało dojść do rozmowy na antenie Radia Zachód i tam nie został wpuszczony na antenę Janusz Życzkowski, który miał być rozmówcą naszego kolegi Łukasza Brodzika. Doszło do sytuacji, gdy zablokowano po prostu tę rozmowę, ocenzurowano ją, nie dopuszczono do wypowiedzi Janusza Życzkowskiego, który po prostu miał być gościem i miał mówić na temat bieżącej sytuacji politycznej, społecznej w kraju, o tym, co się dzieje. Kilkadziesiąt minut później, kiedy mieliśmy wchodzić na antenę, nie przeczuwaliśmy, że do czegoś takiego, przynajmniej ja nie przeczuwałem, że do czegoś takiego może dojść, że ktoś posunie się do próby blokowania wypowiedzi, do próby zdejmowania dźwięku z anteny, gdyż takie rzeczy nigdy, jak dotąd, od kiedy ja pracuję i od kiedy znam Radio Zielona Góra, Radio Zachód, nie doszło. To, co się wydarzyło, ta sytuacja nie ma precedensu, to jest po prostu zamach, powiedzmy to wprost, zamach na wolność słowa, zamach na media, zamach na te wszystkie wartości, które nam, dziennikarzom, towarzyszą w codziennej pracy. To jest to, co robimy codziennie, czyli przekazujemy informacje naszym słuchaczom, staramy się docierać do wszystkich z naszym przekazem, tym przekazem, który nie jest w jakikolwiek sposób, nigdy nie był i nie jest i nie będzie manipulowany. To są normalne rozmowy publicystów. Publicyści mają prawo do swojego zdania, do swoich ocen, do swoich wypowiedzi i tym cały czas kierowaliśmy się w swojej pracy. To, do czego doszło, na pewno mocno zaskoczyło i mnie, i myślę też Adama, ale tu pewnie Adam za chwilę. Ja jestem przekonany i pamiętam w ostatnich dniach, w ostatnich dobach, kiedy czas spędzaliśmy na korytarzach telewizyjnej agencji informacyjnej czy w budynku Polskiej Agencji Prasowej, myśmy pokazywali sobie to nagranie i ja jestem przekonany, że to jest nagranie symbol. Te dwie minuty, które zostały zarejestrowane, również dzięki tej przytomnej reakcji, o której za chwilę porozmawiamy pana redaktora i pytanie, które myślę jest w pewnym sensie pytaniem w ogóle otwierającym cały nowy zakres tematyczny, czy jesteśmy jeszcze na Facebooku, czy jesteśmy jeszcze w mediach społecznościowych, bo to właśnie dzięki temu, że ta transmisja była dostępna również w mediach społecznościowych, to w ogóle mogliśmy się o tym dowiedzieć. Ale Adama Ruszczyńskiego chcę spytać o to, co pojawiło się właśnie w tej kolejnej części rozmowy, bo mamy prawo zadawać pytania o to, na ile bezpieczne są media prywatne, na ile nasi słuchacze, nasi widzowie mogą mieć pewność, że nie zostaną zastosowane dokładnie takie same metody względem mediów prywatnych, większych, mniejszych, samorządowych, lokalnych, ogólnopolskich, no bo to jest pytanie, które w tej chwili sobie wszyscy musimy w sposób otwarty, jasny, jednoznaczny postawić. Spróbuję za chwilę na to pytanie odpowiedzieć, ale chciałbym, żebyśmy najpierw spróbowali też zrozumieć, co się owego dnia stało, jak wyglądają kulisy tej całej sprawy, bo mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z puczem DJ-a i kilku realizatorów. A moja rozmowa z Danielem Sawickim była zapowiadana poprzedniego dnia i ci, którym się nie podoba krytyka rządu Tuska, mogli się spodziewać tego, co powiem o nowej władzy. I przerywając tę rozmowę, zwolennicy nowej władzy chcieli się jej wyraźnie przypodobać.
przez 8 lat siedzieli cicho, nie protestowali przeciw publicystyce na antenie Radia Zachód, Radia Gorzów czy Radia Zielona Góra. Co więcej, politycy PO, PSL-u i Konfederacji przez 8 lat nie skarżyli się, że są źle traktowani podczas rozmów prowadzonych przez nas. I te parę osób w naszej rozgłośni poczuło się odważnymi podczas nieobecności prezesa, a w Radiu Zachód, co warto podkreślić, i Radiu Zielona Góra nie było politycznych czystek po 2015 roku, no to teraz będą. Wracając do... Ale to momencik, to przepraszam, tak. Bo ja się nad tym zatrzymam i poproszę też o szerszy komentarz, bo to jest coś niezwykle... Dobrze. Interesującego i niezwykle ciekawego. No jeżeli... znaczy, mnie szczerze mówiąc trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób i z jakiego powodu ludzie, którzy wykonują zupełnie innego rodzaju pracę, zupełnie innego rodzaju zadania mają w instytucjach takich jak media, realizatorzy dźwięku na przykład, bardzo trudny i szacowny i bardzo ważny zawód, decydują, żeby zaingerować, usunąć, zakazać no, przez siłę, no bo to w gruncie rzeczy jest pewnego rodzaju technologiczna siła w treść. Uznać, że ludzie nie mają prawa usłyszeć poglądu dwóch osób biorących w tym momencie w dyskusji. To jest coś niezwykle ciekawego i mówiącego bardzo dużo, wydaje mi się, w ogóle o polskim świecie medialnym, zwłaszcza w kontekście tego, że jak rozumiem, to są ludzie, którzy 8 lat w tych mediach spędzili i nie protestowali wcześniej. Absolutnie nie protestowali. Mieliśmy z nimi co najmniej dobre relacje. Dzień dobry, z niektórymi wręcz jestem na ty, ale chyba teraz mogę powiedzieć, że byłem na ty, no bo trudno przejść obojętnie wobec tego rodzaju postaw. Mało tego, w Radiu Zachód emitowany jest otwarty mikrofon Radia Zachód, gdzie wszyscy ci, którzy oczywiście nie hejtują, nie obrażają, mogli źle skrytykować prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego. Jesteśmy jedyną rozgłośnią radiową w Polsce utrzymującą otwarty mikrofon Radia Zachód. Także trudno nas naprawdę oskarżać o jakiś zamordyzm, który byłby w tej stacji przez 8 lat. Oczywiście my jako publicyści, ja się czuję publicystą konserwatywnym, no też nie ukrywałem specjalnie swoich przekonań, zwłaszcza w publicystyce. Ale zawsze można było do tego radia się dodzwonić i dzwonili ludzie spoza Polski. Mieliśmy telefony z Norwegii, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, ludzi, którzy, bo to było transmitowane również przez internet, którzy chcieli się podzielić tym, co myślą o Polsce, przekazać swoje poglądy. I nigdy ta audycja nie zeszła z anteny Radia Zachód i nadal my ją prowadzimy. Natomiast co robimy w tej chwili? Bo nadajemy dalej. Protestujemy przeciwko łamaniu prawa i konstytucji, bo po zamachu na TVP jesteśmy dalej na antenie i oczywiście bardzo nam się nie podoba nielegalna akcja pułkownika Sienkiewicza działającego na zlecenie premiera Tuska. Ale chciałbym też powiedzieć, że doczekaliśmy przez te kilka dni momentu, że ten atak spotyka się ze sprzeciwem środowisk, no nie tylko dziennikarskich, bo na przykład protestuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, tak, która ma poważne wątpliwości, czy to, co robi nowa władza pod osłoną, dodajmy, agencji ochroniarskiej. Oni nawet nie mają odwagi posłużyć się policją, bo najprawdopodobniej czują, że ta policja nie wykona nielegalnych rozkazów. Dlatego prywatna agencja ochroniarska. New York Post skrytykował atak na media. Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy również.
Zatem robimy swoje w dalszym ciągu. No właśnie, to ja może do Daniela Sawickiego. To jest... Media i dziennikarze uwielbiają, niestety, to mamy tego świadomość, by mówić i nadawać większe znaczenie temu, co w ogóle dzieje się w świecie medialnym pewnie niż jest to w rzeczywistości, ale media są istotnym elementem przestrzeni publicznej, w której żyjemy. Daniel Sawicki zadał w sekundzie kluczowe pytanie, które no, dziennikarz wyczuwa natychmiast w takim momencie. Cisza w radio jest czymś, co w zasadzie nigdy nie powinno nastąpić. Jeśli państwo w radio słyszą ciszę, to znaczy, że ktoś popełnił gruby błąd. Stąd pytanie, czy jesteśmy na Facebooku. Daniel Sawicki, ten aspekt sprawy, bo on otwiera całą masę pytań i też możliwości. Jesteśmy na Facebooku, a więc dowiedzieliśmy się o tym, co się wydarzyło. Dokładnie tak. Dowiedzieliśmy się od osoby, która realizowała program, od realizatora, że zostaliśmy po 6,5 minutach wycięci po prostu z programu, zniknęliśmy z eteru, ale nasze rozmowy są prowadzone jednocześnie i poprzez radio, jak również poprzez internet na żywo z kamerami, ponieważ mamy studio nowoczesne, gdzie są kamery, gdzie widać rozmówców, widać prowadzących. I dlatego zadałem to pytanie momentalnie, czy również w internecie zastosowano tę cenzurę, czy z internetu również ktoś nas zdjął, czy mógł w ogóle, czy miał taką możliwość, żeby zablokować naszą rozmowę w internecie. Okazało się, że rzeczywiście internet jest wolny od tych niecnych zamiarów tych osób i mogliśmy nadal kontynuować rozmowę. Ten moment nie był prosty, ten moment rzeczywiście, dlatego też to moje pytanie, a następnie komentarz, że czujemy się jak w 1981 roku, gdzie władza pcha swoje ręce po wolność, niezależność, gdzie likwiduje jakiekolwiek zalążki tej niezależności i dalej mogliśmy toczyć rozmowę w internecie. Następnie zahaczyłem również o temat mediów prywatnych. Zadałem pytanie, czy również Adama zdaniem media prywatne mogą czuć się po takich wydarzeniach bezpieczne. Wiemy, co wydarzyło się w 2014 roku, jak został zaatakowany tygodnik Wprost, którego dziennikarze publikowali rozmowy, już słynne rozmowy, prawda, z restauracji Sowa i Przyjaciele. To się bardzo nie podobało władzy, co de facto było jednym z potencjalnych przyczyn upadku rządu Platformy Obywatelskiej. Dlatego też pytanie na dzisiaj, czy media prywatne rzeczywiście mogą do końca czuć się wolne, czuć się niezależne i czy z tyłu głowy dziennikarzy pracujących w tych mediach prywatnych nie będzie to, że przecież zawsze władza może podnieść na was rękę. Wiemy, jak wygląda rynek medialny w Polsce. Wiemy o tym, że te media głównego nurtu, największe portale, telewizje raczej nie są skłonne do tego, żeby patrzeć dobitnie na ręce obecnej władzy. Tam jest raczej takie no, umizgiwanie się do siebie. Wiemy, co władza, ta władza może zrobić, jak bezwzględnie zachowuje się w stosunku do dziennikarzy, jak traktuje wolność słowa, jak traktuje wolność obywateli i przede wszystkim jak traktuje obywateli państwa polskiego, którym nie zapewnia tego pluralizmu medialnego, bo to jest chyba najważniejsze. Dziś rzeczywiście jesteśmy w telewizji Republika i to jest chyba jedno z nielicznych mediów, które tak naprawdę przekazuje obiektywnie, racjonalnie tę sytuację, tak jak ona rzeczywiście wygląda. Przejrzymy sobie różne portale, to widzimy, jaka tam jest próba tego wygładzania, zawoalowania, tłumaczenia pułkownika Sienkiewicza i obecnego rządu z tego, co zrobili, a popełnili po prostu no, haniebny czyn, rzucili się na media, tylko dlatego, że krytyka panów, pana redaktora Rachonia między innymi oczywiście też tych ludzi, którzy dziś sprawują władzę, bardzo dobitnie trafiała, chociażby również filmem Reset, znakomitym
dokumentem, gdzie były przedstawione po prostu obrazy, dokumenty, bez zbędnych ukierunkowanych komentarzy państwo przedstawiali po prostu sytuację taką, jaką ona była. A dziś ten film, wiemy, że znika również z internetu. No cóż, nie da się usunąć, no, nie żyjemy w świecie i w czasach, w których da się po prostu usunąć te treści. Każdy, kto chce, znajdzie je bez żadnego problemu. Jeśli państwo mają problem ze znalezieniem resetu na Twitterze, wystarczy zadać pytanie, można je tagować, zamach na media, i gwarantuję państwu, że w ciągu 5 minut otrzymają państwo prywatnymi wiadomościami od internautów link do miejsc, w których oczywiście nielegalne kopie, bo one są nielegalne, ludzie po prostu sobie zgrali, bo chcą wiedzieć, chcą mieć informacje. Do Adama Ruszczyńskiego pytanie związane z tym, co padło w waszej dyskusji. Tam użyte zostało sformułowanie reżim Tuska. Reżim jest pojęciem politologicznym, ono jest zabarwione oczywiście w sposób konkretny. Definicyjnie mowa po prostu o władzy, no ale jest to władza, która narusza pewne standardy, do których jesteśmy przyzwyczajeni w świecie demokracji. Czy złamanie tak otwarte, brutalne i bezczelne systemu prawnego w Polsce, który zabrania politykom postępować wbrew obowiązującym ustawom i użycie do tego siły, na razie nie względem konkretnych ludzi w jakiś przesadny sposób, choć mamy panią poseł, która 2 tygodnie, zdaje się, ma spędzić z ręką w temblaku w ramach tej operacji. Czy to jest już sytuacja, która uzasadnia używanie sformułowania reżim Tuska, pańskim zdaniem? Absolutnie uzasadnia. Ja posługuję się tym pojęciem, a najpierw posługiwałem się w sposób domniemany w audycji, w tym, coś jest, a jeszcze przed najściem na media wyraziłem pewną swoją wątpliwość, czy władza, czy rząd Donalda Tuska nie będzie usiłował pójść drogą reżimów autorytarnych. To było wtedy pytanie, które trochę zawisło jak miecz Damoklesa, ale 20 grudnia wszystko stało się jasne. Te moje, powiedziałbym, najbardziej czarne podejrzenia ziściły się. I używam tego określenia reżim Tuska, ponieważ to nie jest jeszcze reżim totalitarny, bo jak zacznie sadzać ludzi do więzienia, to będziemy mogli mówić o totalitarnym reżimie. Ale że ludzi chce wsadzać do więzienia, już wiemy, ta zapowiedź jest już jasna. Tak, Maciej Wąsik, tak, Mariusz Kamiński, bohaterowie walki z korupcją, mają do więzień trafić. Daniel Sawicki, Adam Ruszczyński byli państwa i naszymi gośćmi w Telewizji Republika po raz pierwszy i zapewniam, nie po raz ostatni, bo będziemy rozmawiać wielokrotnie nie tylko o tej sytuacji, ale o wszystkim tym, o czym zdaniem reżimu Tuska w Polsce rozmawiać nie można. W polskiej telewizji, w Telewizji Republika można. Wracamy za parę sekund po reklamach. To będzie niespodzianka. Dziękujemy bardzo.